Czasami zdarzają się panie, które są przysłane przez kosmetyczkę. Sobie masz fatalne paznokcie, włosy ci się przerzedziły. Zrób sobie to TSH, idź do lekarza. Jeżeli mamy niedoczynność tarczycy, to nie możemy schudnąć. Tych kilogramów się robi coraz więcej. Niedoczynności tarczycy z reguły, to jest praktycznie 99% pacjentów, jest przyrost masy ciała. Senność, obrzęki, obniżony nastrój, depresja, stany lękowe. Ten problem niepłodności wydaje się takim dość dużym problemem obecnie. Na ile choroby tarczycy mogą mieć na to wpływ? Może mieć korzystny wpływ Ozempik na przewlekły stan zapalny tarczycy poprzez redukcję masy ciała, ale zdarzają się sytuacje, kiedy przychodzi pacjent do badania, nie jesteśmy w stanie zmierzyć tej tarczycy, ona jest tak duża. Radzę moim pacjentkom, żeby wykreślały z kontaktów, nie odbierały telefonów od osób, które... Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Rozmów w dresie. Dzisiaj będziemy gościć doktora nauk medycznych Władysława Gaweł i będziemy rozmawiać o problemach natury endokrynologicznej, ale też ginekologicznej. Także wszystkie tematy związane z schorzeniami tarczycy będą tutaj poruszone. Ale zanim przejdziemy do tego odcinka, to chciałam serdecznie Wam podziękować za wsparcie i jednocześnie prosić, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, czy tu na YouTubie, czy na Spotify'u, to będzie to bardzo dużo dla mnie znaczyło. Takie wsparcie w postaci subskrypcji czy komentarza naprawdę sprawia, że ten kanał rozwija się tylko szybciej i dzięki temu mogę dla Was tworzyć jeszcze więcej treści, rozmów, które będą inspirujące, przydatne i może po prostu takie, które ocieplą trochę Wasz dzień. A teraz już przechodzimy do tego odcinka. Władku, dzień dobry. Miło mi bardzo tutaj Ciebie gościć, tym bardziej, że jak tak powiem ad hoc na ostatniej prostej wrzuciłam jeszcze u siebie na Instagramie okienko odnośnie pytań związanych do endokrynologa czy do ginekologa, to w ciągu godziny miałam taki wysyp pytań, że to tylko pokazuje, jak duże jest zainteresowanie, być może jak duży jest to też problem, jeżeli właśnie jest, no to będzie jedno z pytań. Także witam Cię serdecznie jeszcze raz. Miło mi gościć w Twoim programie. Ja chciałam zacząć tą rozmowę od takich absolutnych podstaw, bo wydaje mi się, że o jednostkach chorobowych się dużo słyszy, gdzieś tam w social mediach się to ciągle przewija, Hashimoto, niedoczynność tarczycy, tak jak rozmawialiśmy poza kamerami, insulinooporność, ale nie wiem, na ile my mamy taką świadomość tego w ogóle, czym tarczyca jest i jakie funkcje pełni, gdybyśmy mieli to opisać jakoś słowami. Tarczyca to jest gruczoł, który zawiaduje metabolizmem praktycznie każdej komórki w naszym ciele, w każdej tkance. Hormony tarczycy są przede wszystkim potrzebne do termogenezy. Bez nich nie bylibyśmy stało ciepli. Wpływają na ekspresję masy genów w mięśniach, w przewodzie pokarmowym, w ośrodkowym układzie nerwowym, w obwodowym układzie nerwowym. Wpływają na metabolizm każdej komórki. Tarczyca jest takim malutkim gruczołem połączonym z przodu od trząski tarczowatej. Nie jest duża, ale jest poza łożyskiem w czasie ciąży, jest najbardziej ukrwionym gruczołem tkanką w naszym organizmie. Produkuje nie tylko hormony tarczycy, produkuje również kalcytoninę, która odpowiada za gospodarkę wapniową. Te główne hormony, może tak, bo to, co oznaczamy, to jest trójodotyronina i tetraedotyronina. Trójodotyronina jest takim najbardziej aktywnym hormonem, przy czym sama tarczyca tej trójodotyroniny nie produkuje aż tak dużo. Głównym jest tetraedotyronina. Regulacja funkcji tarczycy odbywa się trzystopniowo. Jakby. Więc mamy podwzgórze, które uwalnia tyreoliberynę. Tyreoliberyna oddziaływuje na przysadkę. Przysadka produkuje TSH. To jest hormon, który bezpośrednio wpływa na metabolizm komórek tarczycy, komórek, które wytwarzają hormony. I to jest ta zasada taka sprzężenia, ujemnego sprzężenia zwrotnego. To jest czasami taki
błąd, który pacjentki też w gabinecie przychodzą, panie doktorze, mam nadczynność tarczycy, bo mam wysokie TSH. To jest właśnie odwrotnie. Tu mamy ujemne sprzężenie zwrotne, więc jeżeli mamy wysokie TSH, to znaczy, że mamy niedoczynność tarczycy. Tarczyca nie produkuje wystarczającej ilości hormonów. Automatycznie mamy wyrzut tyreoliberyny, rzut TSH, bo ta przysadka stara się wystymulować tarczycę do tego, żeby wyprodukowała tych hormonów więcej. I odwrotna sytuacja, kiedy mamy niskie TSH, bo z racji albo jakiejś autonomicznej tkanki, która produkuje więcej hormonów, albo jeżeli przyjmujemy za dużo hormonów w tabletce jako suplementacji, to wówczas przysadka dostaje informację zwrotną, jest za dużo tych hormonów, więc zmniejszamy stymulację. Oczywiście to są też jeszcze jednostki chorobowe, których mogą być przesunięcia od tej generalnej reguły, ale mówimy o tym, czego dotyczy znakomitej większości pacjentów. Zacząłeś, powiedziałeś właściwie na samym początku, jeżeli teraz dobrze parafrazuję, że tarczyca jest gdzieś tam odpowiedzialna za metabolizm, czy łączy się, dobrze mówię, z tym, jak działa nasz metabolizm. Na ile faktycznie takie jakieś jednostki chorobowe związane z tarczycą mogą wpływać na naszą masę ciała? Bo często jednak się przyjęło, i teraz pytanie, czy to jest mit, czy tak rzeczywiście jest, często się przyjęło, że wychodzimy z założenia, że jeżeli mamy niedoczynność tarczycy, to nie możemy schudnąć. Jeżeli mamy niedoczynność tarczycy, to być może tych kilogramów się robi coraz więcej. No i właśnie pytanie, na ile rzeczywiście tak jest? Tak, tak jest. Przy niedoczynności tarczycy z reguły, to praktycznie dotyczy 99% pacjentów, jest przyrost masy ciała. Spowolnienie, senność, obrzęki, takie uczucie zatrzymania wody w tkankach. To jest jeden z typowych objawów niedoczynności tarczycy, również suchość skóry. Są bardzo charakterystyczne pogrubienie nabłonka na kolanach, na łokciach. Dlatego jak pacjent przychodzi, to się dziwi, dlaczego lekarz bierze za rękę i gdzieś tam mizia po łokciu. To jest jeden z takich elementów, z którymi pacjenci, no, zwłaszcza osoby nie młode, przychodzą na panie, żeby smaruję. Ja pracuję na Śląsku, więc szmaruję i to cały czas mam takie tutaj brzydkie te łokcie. No i przytyła pani? No przytyła. Senna pani jest? Jestem. Zimno jest? Tak, cały czas. Wszyscy tutaj mówią, że jest gorąco, a ja siedzę pod kocem. To są te takie typowe objawy w niedoczynności tarczycy i również zaparcia są dość typowe. U kobiet też zaburzenia miesiączkowania bardzo często się dołączają pod postacią dość obfitych miesiączek. Wszystko było fajnie i nagle w ciągu ostatniego roku te miesiączki stały się obfitsze. W badaniu ginekologicznym nie stwierdza się żadnych zmian w obrębie narządu rodnego, a miesiączka nagle okazuje się, że jest ze skrzypami, że jest bardzo krwotoczna i prowadzi do anemii. No właśnie, czy są, bo tutaj przy okazji przeze mnie wspomnianej niedoczynności tarczycy, ty już wymieniłeś takie objawy, no powiedzmy najbardziej typowe pewnie, tak, które powinny nas skłonić do tego, żeby się gdzieś tam przyjrzeć, czy nie ma jakiegoś problemu. Czy są jeszcze jakieś rzeczy, na które powinniśmy zwrócić uwagę, bo oczywiście niedoczynność tarczycy nie jest jedynym też schorzeniem, które może dotyczyć tarczycy. Tak, no, mamy jeszcze przy niedoczynności dość charakterystyczne jest wypadanie włosów. Nagle zaczynają po prostu włosy wypadać, pojawia się niełamliwość paznokci. To też czasami zdarzają się panie, które są przysłane przez kosmetyczkę. Sobie masz fatalne paznokcie, włosy ci się przerzedziły. Zrób sobie to TSH, idź do lekarza. Jeśli z kolei idąc dalej w drugą stronę, w nadczynność tarczycy, no to mamy biegunki, również zaburzenia miesiączkowania, ale tutaj jest całe spektrum zaburzeń. Mamy uczucie gorąca, czyli znowu tak jak w okresie przekwitania, uderzenia, fale gorąca, nieco podwyższona temperatura podstawowa ciała, mogą być biegunki. No, takie uczucie podenerwowania, ciągłego napięcia. To tak pacjent lata jak zła osa po mieszkaniu, niezależnie czy jest to facet, czy jest to kobieta.
Ale to się chyba zdarza rzadziej. Czy to jest tylko takie nasze wyobrażenie przez to, że my dużo więcej słyszymy o niedoczynności tarczycy? No, niedoczynność tarczycy jest znacznie powszechniejsza niż nadczynność tarczycy. Okej, okay, czyli jednak. Ja też ciekawą rzecz usłyszałam od psychologa, psychoterapeuty, który tutaj był u mnie chyba już dobry rok temu i rozmawialiśmy wtedy o depresji i o jakichś takich charakterystycznych objawach depresji i ona powiedziała coś takiego ciekawego, że przy jakichś takich właśnie gorszych nastrojach warto też zawsze sprawdzić, czy to nie jest kwestia tarczycy. Tak, to absolutnie się z tym zgadzam, bo obniżony nastrój, depresja, stany lękowe, one bardzo często zdarzają się i w niedoczynności, tutaj znacznie częściej w niedoczynności tarczycy. Natomiast ta podwyższona emocjonalność w nadczynności może prowadzić do trudności takich w kontaktach społecznych i to też warto w takich sytuacjach ocenić funkcję tarczycy. A czy na przykład może mieć też wpływ, nie wiem, takie schorzenia czy jakieś choroby tarczycy, czy mogą mieć na przykład wpływ na libido, bo tak sobie myślę, że to też gdzieś, jeżeli to jest powiązane z hormonami. Tak, bo tutaj w niedoczynności tarczycy będzie spadek libido. Okej, okay. Czyli to też jest jakaś taka rzecz, której warto się przyjrzeć. Wiesz, ciekawe pytanie, które się pojawiło kilka razy, mnie troszkę rozbawiło, a jestem ciekawa odpowiedzi lekarza, że akurat to ludzi interesowało. To było pytanie, dlaczego lekarze badają tylko TSH przy chorobach tarczycy? Czy rzeczywiście to jest wystarczające, żeby określić, czy tam gdzieś leży problem? Bo to jest najczulszy test. Okay. To jest najczulszy test. I w Polsce w momencie, gdy mamy tanie testy, to te oznaczenia są już bardzo tanie, więc laboratoria sprzedają pakiet tarczycowy i pacjent ma tam oznaczone przeciwciała, wolne hormony, czasami całkowite hormony, które bardzo rzadko oznaczamy tak naprawdę. W schorzeniach onkologicznych poziomy całkowitych hormonów oznaczamy. No i przeciwciała anty-TPO, anty-TG. No i jeszcze traby, czyli przeciwciała, które mogą zarówno blokować, jak i stymulować tarczycę. I te przeciwciała stymulujące są oznaczane u pacjentów z podejrzeniem nadczynności tarczycy w celu wykrycia choroby Gravesa-Bassetowa. Okej. Okay. Ale czyli tak naprawdę nie ma takiej potrzeby, żeby zaczynać od tego całego pakietu? Nie, naprawdę. Bo zaczynamy od TSH. To jest base. Tak jak w przypadku zdrowej dotychczas kobiety, w polskich rekomendacjach, polskich realiach, na pierwszej wizycie w ciąży zlecamy TSH. Nie jest to badanie, które jest standardem w pozostałych krajach europejskich, ale w Polsce tak przyjęto i taka rekomendacja. To jest badanie tanie i interwencja u włączenie leku u pacjentki z subkliniczną niedoczynnością tarczycy faktycznie zwiększa szansę na donoszenie ciąży. Co więcej, było takie badanie chyba duńskie, gdzie stwierdzono, że suplementacja właśnie subklinicznej niedoczynności tarczycy małymi dawkami lewotyroksyny, tak żeby utrzymać to TSH w rekomendowanym zakresie, zwiększa IQ u dzieci w drugim roku życia. Okay. To nie było duże badanie, no ale nie było randomizowane, to nie jest jakaś wielka populacja, żeby powiedzieć, że to jest badanie oparte o evidence-based medicine, ale coś w tym jest. Czyli na pewno w każdym razie nie szkodzi. Ewentualnie może przynieść jakieś korzyści. No dokładnie tak. No tak, ale jak już właściwie jesteśmy też przy temacie ciąży, to jest taki ciekawy temat, który ja obserwuję od pewnego czasu, dlatego że głównie mnie obserwują jednak kobiety. Jakiś czas temu się podzieliłam informacją, już dobrych kilka lat temu, bo moja córka ma 2 lata, o swoim poronieniu przy mojej pierwszej ciąży i wtedy dostałam kosmiczną, chyba nigdy w życiu nie dostałam takiej ilości komentarzy o tym, że albo dokładnie to samo się przytrafiło jakiejś pani, albo o tym, że z kolei starają się na przykład z mężem od wielu, wielu lat i ona nie może zejść w ciążę. No i właśnie, ten problem niepłodności wydaje się takim dość dużym problemem obecnie. Pytanie, na ile właśnie na przykład choroby tarczycy mogą mieć na to wpływ? I drugie takie pytanie, trochę niezwiązane z tarczycą, ale trochę bardziej pewnie twoja taka obserwacja. Dlaczego tak jest, jeżeli tak jest? Bo może nam się tylko wydaje, że tego jest więcej, a po prostu kiedyś badaliśmy się dużo mniej. Badaliśmy się rzadziej. Natomiast jeśli chodzi o przyczyny niepłodności, to zaburzenia endokrynne i takie jak subkliniczna czy jawna niedoczynność tarczycy to jest znaczący spadek płodności. Subkliniczna niedoczynność,
spadek płodności, ale nie oznacza to, że kobieta mająca TSH 5 że nie może zajść w ciążę. Może zajść w ciążę, może ją donosić, tylko że jeżeli mamy subkliniczną niedoczynność tarczycy w ciąży, to rośnie ryzyko powikłań położniczych i powikłań ciąży. Dlatego no, włączono też ten taki był argument w momencie, gdy były dyskusje w Ministerstwie Zdrowia, jakie badania włączyć do standardu opieki nad ciężarną, to i stanowisko Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego i stanowisko Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników było takie, że te TSH należy włączyć, bo to daje nam lepsze wyniki położnicze i wzrost płodności. Mamy nasze polskie podwórko, bo z kolei rekomendacje amerykańskie są znacznie bardziej liberalne i tam u pacjentki, która ma TSH 5, to ginekolog powie, everything's okay. A to dlatego, że po prostu ich próg jest, że tak powiem, podniesiony wyżej i może mają gorsze wyniki. Nawet się spotyka pamiętam sprzed, może to już paru lat było, że nawet Amerykanie ustawiali, że TSH 10 jest okej jeszcze. Okay. To jest po prostu dla nas, to jest już o rany julek. Kontynuujemy, leczymy i to bardzo ostro. Ja bym zwrócił uwagę jeszcze na jedną rzecz, bo w tej chwili średni wiek pierwszej ciąży no się już chyba przesunął powyżej 30 roku życia, a wraz z wiekiem zapadalność na niedoczynność tarczycy rośnie, bo mamy wpływ środowiska, które się kumuluje z czasem, diety, toksyn, który mamy w żywności wysoko przetworzonej. I jeżeli mamy dziewczynę młodą, mającą lat 19, 20 kilka, to jej płodność jest znacznie wyższa. Ona ma więcej komórek jajowych jeszcze w tych zapasowych w jajnikach. Mniejsze ryzyko, że będzie miała problemy z owulacją. Mniejsze ryzyko powikłań endokrynnych. W momencie, gdy wiek zajścia w ciąży się przesuwa, to ten nasz organizm się starzeje, jest poddany wpływom środowiska. Więc ryzyko straty ciąży, spadek płodności, to się po prostu kumuluje. No tak, to by się też gdzieś tam potwierdziło w moim przypadku, bo ja jednak pierwszą ciążę zachodziłam mając lat 31 i faktycznie też obserwuję, że to już jest teraz taki standard. Coraz rzadziej jednak się kobiety decydują na dziecko mając lat 21 na przykład, jak było kiedyś. Tak, bo to zmienia się, cywilizacja nas trochę psuje, może to powiedzieć, z biologicznego punktu widzenia, stricte z biologicznego punktu widzenia. Tak, no bo emocjonalnie być może to jest lepiej, ale tak fizjologicznie pewnie niekoniecznie. Tak, ja właśnie tutaj jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo funkcjonuje też to, że mam trudności z zajściem w ciąży i na pewno jest to wina tarczyca. Ja chciałem podkreślić, że my jesteśmy bardzo skomplikowani genetycznie i jest pewien odsetek, to jest bodaj chyba około 10%, kiedy mamy niepłodną parę i nie jesteśmy w stanie zidentyfikować, dlaczego tych dwoje ludzi nie może mieć ze sobą dzieci. Rozchodzą się i każdy ma dziecko z innym partnerem. Więc mogą być to czynniki immunologiczne, mogą być to czynniki genetyczne, jakieś wady, mutacje, które się kumulują z jednej, z drugiej strony. Diagnostyka genetyczna idzie coraz bardziej do przodu i naprawdę po ostatnim kursie w zeszłym roku to ja miałem oczy jak 5 zł, bo nagle okazało się, że to, czego ja się uczyłem do specjalizacji, to w zasadzie mogę wyrzucić do kosza. Bo nowe technologie, które wchodzą, naprawdę sięgają głęboko w nasz genom i praktycznie możemy literkę po literce odcyfrować nasze DNA. Więc w standardowym takim postępowaniu z parą niepłodną nie robimy oczywiście takiego sekwencjonowania całogenomowego. Robimy badania zgrubne, kariotyp, szukamy najczęstszych mutacji, ale ten udział tarczycy to nie jest jedyny punkt, który należy bezwzględnie sprawdzić przy trudnościach z zajściem w ciążę. W tej chwili, w momencie, gdy wszedł ten rządowy program leczenia niepłodności, tam jest również element badań genetycznych. No i pary, które starają się bezskutecznie o ciążę albo mają nawracające straty ciąż, również mogą skorzystać z diagnostyki genetycznej. To jest in plus. No tak, bo to jest, przypuszczam, bardzo duża już informacja dla takiego lekarza prowadzącego. Tak, bo tutaj możemy pokierować, możemy zaproponować pacjentce czy parze, możemy zaproponować diagnostykę preimplantacyjną, czyli tam po tym zapłodnieniu in vitro wybieramy
sprawdzamy, jaki jest genotyp u danego zarodka. Na ile w ogóle, bo to mi tak teraz przyszło do głowy, jak trochę zaczęłaś mówić o genetyce, na ile w ogóle choroby czy schorzenia związane z tarczycą są genetycznie dziedziczone? Pyta żona męża, który ma Hashimoto, co jest podobno w ogóle ogromną rzadkością, żeby mężczyzna chorował na Hashimoto. Nie, to właśnie nie jest aż taką rzadkością, bo rzeczywiście przelicznik, o ile dobrze pamiętam, jest 20 do 1. Czyli mamy jednego mężczyznę, który choruje na Hashimoto i na niego przypada 20 kobiet. To wynika z pewnych rzeczywiście predyspozycji genetycznych. Nie są one do końca zidentyfikowane, dlaczego kobiety częściej zapadają na niedoczynność tarczycy, na chorobę, na schorzenie autoimmunologiczne, zapalenie autoimmunologiczne tarczycy. Przyjmuje się, że to może być kumulacja działań estrogenów, które znacznie zmieniają metabolizm, również przebyte ciąże mogą mieć na to wpływ, dlatego że tu mamy okres po pierwsze takiej burzy hormonalnej, a po drugie układ odpornościowy kobiety musi wytworzyć pewną tolerancję na coś, co nie do końca jest swoje, bo mamy tutaj mieszaninę genów ojcowskich i matczynych, więc ten układ odpornościowy musi tolerować obecność płodu i ta tolerancja może się przełożyć później na wyższe ryzyko schorzeń autoimmunologicznych, na przykład autoimmunologicznego zapalenia tarczycy. A te kobiety wiecznie po prostu mają pod górę, zaraz by ktoś pomyślał czy skomentował, że my zawsze mamy gorzej. Oj, no to nie do końca tak jest, bo faceci też mają pod górkę. Ja tutaj będę bronił mężczyzn, bo kiedyś zaprzyjaźniony urolog mi powiedział, coś rozmawialiśmy na temat raka prostaty. Mówi, stary, mówię, gdyby faceci żyli 120 lat, to wszyscy mieliby raka prostaty, bo tak rośnie z wiekiem zapadalność na nowotwory prostaty. Okay. Czyli... I to też... Już tak w aspekcie płodności i tak dalej, to już faceci, badajcie się. Też. No właśnie, bo to była kiedyś teoria mojego męża, że to nie jest do końca tak, że mężczyźni nie chorują na choroby czy schorzenia związane z tarczycą, tylko dużo rzadziej się badają jednak niż kobiety. Tak, i to jest absolutnie prawda. Natomiast jest taka wąska, wybrana populacja facetów, którzy się rzeczywiście badają, którzy dbają o zdrowie. To są ci, którzy są regularnymi bywalcami siłowni. Ja mam trochę pacjentów, mężczyzn, którzy regularnie sobie robią pełny panel metaboliczny, ocenę hormonów płciowych, panel wątrobowy. No, bo jeżeli ktoś stosuje terapię androgenową, czy TRT, to musi się regularnie badać, bo tutaj można sobie zafundować też niezłe powikłania. Więc to są mężczyźni, którzy się badają. Ale przeciętny Kowalski raczej nie. Najczęściej jest zaciągany przez żonę do lekarza. No i to są takie śmieszne sytuacje, kiedy siada para i lekarz zadaje facetowi pytanie, a on się odwraca do żony. To jak to tam jestem? Tak, jeden z seksuologów, którzy tutaj u mnie byli też na rozmowie, powiedział kiedyś, że mężczyzna do pierwszego zawału myśli, że jest nieśmiertelny. Tak. I pewnie coś w tym jest, że już musi go pewnie bardzo coś boleć, żeby rzeczywiście się na te badania wybrał. No ale mój mąż potwierdza tą teorię też z siłownią, bo faktycznie dużo ćwiczy, więc może dlatego wie, że ma Hashimoto, bo się bada. I to też czasami właśnie jak młodzi faceci, bo to też takich mam paru młodych chłopaków w praktyce, u których rzeczywiście była subkliniczna niedoczynność tarczycy, i oni po prostu po jakimś tam czasie spędzonym na siłowni stwierdzili, że w ogóle nie ma progresu, a wręcz jest w drugą stronę, że mają gorszą wydolność fizyczną. No, osłabienie siły mięśniowej, osłabienie wydolności fizycznej, krążeniowej, to jest również objaw niedoczynności tarczycy. No i tutaj zaczynamy diagnostykę i okazuje się, że pacjent ma TSH7, ma wysokie przeciwciała przeciwtarczycowe. No i tutaj trzeba już rzeczywiście interweniować i ten efekt po włączeniu leczenia jest bardzo dobry. Czego nasza tarczyca nie lubi w takim razie? Czego nasza tarczyca nie lubi? Nasza tarczyca nie lubi gojtrogenów, czyli popatrzmy sobie na to, co jemy. Na przykład soja i produkty sojopochodne. Dla
zdrowia, wydawałoby się wszystko ok, ale to jest substancja, którą określamy jako goitrogen, jako substancje, tam są po prostu zawarte pewne flawonoidy, które mają wpływ na funkcję tarczycy. I goitrogen to oznacza substancja, która powoduje wolę, produkuje wolę. Do takich produktów, które również zaliczamy do goitrogenów, to są wszystkie te rośliny psiankowate, typu jarmuż, brokuły, kalafior, moja ulubiona brukselka, czy w rzodkiewkach również są goitrogeny. Poza tym mamy żywność wysoko przetworzoną. I to wszystko, co mamy zafoliowane, to folia generalnie to jest super wynalazek, ale tam są również substancje, które w śladowych ilościach uwalniają się do produktów spożywczych. Więc jeżeli jemy regularnie, prawda, to zafoliowane rzeczy, te zafoliowane produkty, to jest pewna kumulacja tych substancji toksycznych. No oczywiście napromieniowanie, no to już w przypadku leczenia nowotworu, no również może wyindukować nowotwór tarczycy. Otyłość i cukier. No cukier, jeżeli spożywamy, no to mamy indukowanie przewlekłego stanu zapalnego praktycznie we wszystkich tkankach w organizmie. Więc przewlekłe zapalenie w obrębie tkanki tarczycowej generuje ekspozycję na układ odpornościowy większą i może wyindukować produkowanie przeciwciał przeciwtarczycowych. A co z alkoholem, o którym rozmawialiśmy przed naszym nagraniem? Bo domyślam się, że generalnie nie ma takiego narządu w naszym ciele, który by specjalnie lubił alkohol. Nie ma dawki alkoholu bezpiecznej. Oczywiście są podnoszone takie elementy, że działać może ochronnie na układ krążenia, ale per saldo szkody, które wywołuje alkohol w organizmie, są znacznie większe niż te korzyści. Możemy osiągnąć te same korzyści, tą samą redukcję ryzyka krążeniowego, dbając o masę ciała, dbając o dietę. A odchodząc na chwilę trochę od diety, ale mówiąc o czym się bardzo dużo mówi teraz generalnie w przestrzeni publicznej, czyli stres i brak snu, czy na przykład to są też takie rzeczy, które mogą mieć wpływ? Tak, oczywiście. Stres i zaburzenie rytmu dobowego. To będzie indukowało stany zapalne w tkankach. To też się przełoży na zwiększone ryzyko wystąpienia choroby tarczycy. Okej, czyli generalnie po prostu musimy tak trochę banalnie, bo się skupić na tym, co jemy i trochę bardziej o siebie dbać. Pewnie aktywność fizyczna też nie zaszkodzi, jak przy wszystkim. I to niby są takie rzeczy oczywiste, ale faktycznie my mamy z tym jeszcze czasami problem. Bo też dużo się mówi w kontekście tarczycy i tutaj nie wiem, nie mam takiej wiedzy na ten temat, że tarczyca na przykład nie lubi glutenu, że to tak. Niekoniecznie jest taka rzecz, która będzie nam sprzyjała. To jakby są pewne rzeczy, które się nakładają, bo może mieć nietolerancję glutenu, możemy mieć nietolerancję laktozy, czyli pewien defekt naszego układu odpornościowego. I są osoby, pacjenci, którzy mają nietolerancję glutenu, czy mają nietolerancję laktozy i współistniejącą niedoczynność tarczycy. Przy czym to nie jest jeden do jednego. To są powiedzmy pewne kółka, które się nakładają. A odwracając pytanie, jakbyśmy jednak tak chcieli optymalizować pracę tej swojej tarczycy, to czy znowu są jakieś takie produkty, które faktycznie sprzyjają? Dużo się mówi chyba o selenie, z tego co mówię. Selen, antyoksydanty zmniejszają ten proces zapalny, bo jeżeli mamy już pacjentkę z obecnymi przeciwciałami, to my wiemy, dobra, to jest zero-jedynkowo. Pacjent ma chorobę autoimmunologiczną. I tak naprawdę, prowadząc leczenie, nie przyglądamy się tak jakoś szczególnie tym poziomom przeciwciał, bo one mogą mieć różne powinowactwo do tkanki tarczycowej. Ten proces może być taki bardzo gwałtowny, bardzo szybki, niszczenia tkanki tarczycowej, a może ten proces przebiegać bardzo powoli. Kierujemy się głównie tym TSH w monitorowaniu pacjentów. Czekaj, bo się teraz... A propos selenu było. Aha, właśnie, mikroelementów. Selen
jest dokumentowane, że niedobór selenu w diecie zwiększa populacyjnie ryzyko występowania niedoczynności tarczycy, ale też jest w drugą stronę, bo jeżeli przedawkujemy ten selen, również będzie taka reakcja odwrotna i po prostu ta tarczyca przestanie funkcjonować prawidłowo. Okej, czyli i tak źle, i tak niedobrze. Trzeba gdzieś to wypośrodkować. To jest w sumie takie pytanie, które powinnam gdzieś tam zadać na początku, ale myślę, że tu też jest bardzo dużo niedopowiedzeń, bo niedoczynność tarczycy to też nie jest to samo, co Hashimoto z mojego rozumowania. Choroba Hashimoto to jest zapalenie tarczycy o podłożu autoimmunologicznym. Czyli nasz organizm produkuje, uczulił się na naszą własną tkankę i on produkuje te przeciwciała, które powolutku niszczą tarczycę. Przy czym ten proces, jak powiedziałem, może przebiegać z różnym nasileniem. I można mieć stwierdzone przeciwciała, na przykład w takimś badaniu przesiewowym, no, mamy pakiet tarczycowy, jest promocja w laboratorium, mamy obecne przeciwciała przeciwtarczycowe, ale to TSH jest prawidłowe. Wolne hormony tarczycy są prawidłowe. Czyli mamy pacjenta z rozpoznaną chorobą autoimmunologiczną tarczycy, ale w fazie eutyreozy. I ten pacjent nie będzie wymagał leczenia, będzie wymagał takich zaleceń ogólnozdrowotnych, o których rozmawialiśmy, jeśli chodzi o dietę, funkcjonowanie w takim codziennym życiu. Natomiast jeżeli mamy obecne te przeciwciała, to jeżeli mamy pacjentkę, która planuje ciążę i która jest lub jest we wczesnej ciąży, to ta pacjentka wymaga szczególnego nadzoru i wymaga zawsze suplementacji. Bo ciąża zwiększa znacząco zapotrzebowanie na hormony tarczycy. Mamy dwa organizmy w jednym, prawda? Więc jeżeli dla kobiety, która nie jest w ciąży, ta tarczyca, mając jakby, nazwijmy to, zapas mocy, ona jest w stanie wyprodukować tyle jeszcze hormonu, że pokrywa zapotrzebowanie organizmu, to ciąża już stanowi takie obciążenie, że ona już staje się niewydolna i wtedy to TSH zaczyna rosnąć. Więc można mieć chorobę autoimmunologiczną, ale w fazie eutyreozy. I wtedy interwencja pod postacią podania leków nie jest potrzebna. A to w ogóle są takie rzeczy, które my jesteśmy w stanie wyleczyć i wyeliminować? Nie. Przeciwciała możemy wyeliminować tylko w jeden sposób, to znaczy usunąć tą tkankę, która uczula nasz układ odpornościowy. Czyli jakbyśmy usunęli tarczycę, to by nie było przeciwciała. Rozumiem, że to nie jest preferencyjne rozwiązanie. Nie, że to nie jest absolutnie dopuszczalne rozwiązanie. Czyli jednak ta tarczyca jest nam trochę do życia potrzebna. Dużo ostatnio się mówi i ja się zastanawiałam tak z czystej ciekawości, czy to jest coś, co może mieć wpływ. My też rozmawialiśmy trochę o diecie keto, o którą zaraz zapytam też w kontekście tarczycy. Ale dużo ostatnio jest o Ozempiku w przestrzeni internetowej. Wszystko, co gdzieś tam jakoś ingeruje w nasz organizm, może pewnie mieć wpływ na działanie wielu naszych narządów. Pytanie, czy na przykład Ozempik, który często powoduje fajne efekty w takim sensie zrzucania masy ciała, będzie miał wpływ na pracę naszej tarczycy? Tak, dlatego że jeżeli redukujemy sobie masę ciała, to wówczas zmniejszamy ten ogólnoustrojowy odczyn zapalny i wówczas nasilenie tego procesu będzie mniejsze. Natomiast na pewno to z udokumentowanych takich działań, to co było badane w kilku badaniach i taka metaanaliza chyba z zeszłego roku, bo zawsze się patrzy na to, czy te nowe leki, bo to jest cała nowa grupa leków w leczeniu cukrzycy i otyłości, czy one nie indukują nowotworów. No więc na pewno semaglutyd, liraglutyd nie powodują zwiększonej zapadalności na nowotwory tarczycy. Potencjalnie, to jest takie jakby, to jest opinia eksperta, czyli jakby najsłabsza możliwa rekomendacja, to z tych opinii eksperckich, które nam są przekazywane na szkoleniach, że może zmniejszyć, może mieć korzystny wpływ Ozempik na stan zapalny, przewlekły stan zapalny tarczycy poprzez redukcję masy ciała, ale to jest jakby tak się działa niepośrednie. Okej, okay. Ale czyli okej, okay, bo to tak trochę mnie zaskoczyłeś, bo myślałam, że może to będzie coś takiego bardziej negatywnego, a wręcz przeciwnie, czyli oczywiście tutaj nie promując absolutnie żadnych leków, bo wychodzę z założenia, że lepiej to zawsze, jeżeli się da, zrzucać kilogramy po prostu bez wspomagaczy, ale fajnie, że to nie jest takie zero-jedynkowe. Mam wrażenie, że jest bardzo dużo takiego złego PR-u po prostu w przestrzeni internetowej, jeżeli chodzi o Ozempik. A jednak on nie musi aż być tak negatywny, jak jest to przedstawiane. Nie, to jest bardzo skuteczny lek, który hamuje łaknienie
bardzo fajnie obniża masę ciała. Przy czym już są nowsze leki, no, trochę gorszy jest system podawania, bo tu trzeba sobie nabrać tak do insulinówki. Okay. Czyli bardziej upierdliwe. To jest, no to już wymaga trochę. Ozempik jest, czy już nie używajmy, może nie używajmy tych nazw konkretnej nazwy handlowych, bo mnie ustawa też obowiązuje, żeby nie reklamować konkretnych leków. Ta cała grupa analogów GLP, one bardzo fajnie działają, mają fajne systemy podawania, przy czym ten najnowszy lek, który się pokazał, który ma już dwa punkty uchwytu i naprawdę rewelacyjnie obniża masę ciała, minus jest bardzo drogi, ma też ten drugi właśnie minus pod postacią bardziej skomplikowanego podawania. Trzeba się nauczyć podawania sobie leku tak, jak kiedyś pacjenci chorzy na cukrzycę musieli nabierać, prawda, do insulinowek, płyn, przeliczać sobie objętość na jednostki insuliny. A jakie jest Twoje zdanie, bo kiedy ja, to mówię tutaj tylko i wyłącznie ze swojego doświadczenia, kiedy ja się gdzieś tam w przestrzeni internetowej dzieliłam swoim doświadczeniem, takim po prostu odpowiadając na pytania, na jakiej diecie jestem i mówiłam, że jestem na diecie ketogenicznej bądź na diecie niskowęglowodanowej, no bo to się gdzieś tam zmienia, to nie jest cały czas dieta keto, to bardzo często jednak pojawiało się taki kontrargument ze strony wcale nie fachowców, tylko po prostu ludzi, którzy gdzieś tam mnie obserwują, no że podobno to nie jest dobry sposób odżywiania właśnie dla tarczycy. I pytanie, czy rzeczywiście takie długofalowe stosowanie diety ketogenicznej będzie? Nie znam żadnej pracy, która by udokumentowała szkodliwość diety ketogenicznej dla funkcji tarczycy. Okay. Mówię, redukcja masy ciała, zmniejszenie odczynu zapalnego, to jest zmniejszenie procesów zapalnych również w tarczycy. To takie pośrednie działanie diety keto jak najbardziej powinno być korzystne. Okay. Czyli mogę odetchnąć z ulgą. Jak najbardziej. Zresztą ja to się śmieję, że ja po prostu mam absolutnie książkowe badania, jeżeli chodzi o tarczycę, także u nas w domu wystarczy już, że mój mąż ma Hashimoto, ja już mogę, on może być tym jednym na 20, tak, kobiet? Tak. Co, zawsze lubię zadać to pytanie takie gdzieś tam zamykające rozmowę, czy jest coś jeszcze takiego w temacie chorób tarczycy, czy w ogóle tarczycy, czy nawet takiej niepłodności, która jest teraz gdzieś tam dość często pojawiającym się problemem, o co ja nie zapytałam, a co ty uważasz, że jeszcze warto byłoby dodać do tej rozmowy? Ja chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo jest problem zespołu policystycznych jajników, który często wiąże się właśnie też z niedoczynnością tarczycy, ale tu mamy jakby kompleks pewien, nazwijmy to fenotyp, czyli obraz kobiety z PCO, która ma problemy z masą ciała, która ma nieregularne miesiączki, która ma niedoczynność tarczycy, insulinooporność. I w przestrzeni takiej medialnej często taka kobieta słyszy, no to masz niepłodność. I w ogóle temat niepłodności to jest coś, co mnie trochę irytuje tak właśnie w tych takich dyskusjach takich, które się tam rozgrywają gdzieś, bo to nie jest tak, że to jest bezpłodność, to jest spadek płodności. No ale są interwencje medyczne, które możemy podjąć i które możemy skutecznie zastosować u kobiety, która nie może zajść w ciążę. Więc to nie mówmy o bezpłodności, mówmy o spadku płodności. I jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym powiedzieć, to jest negatywny przekaz, który uwielbiają sobie kobiety robić. Ja prowadząc naprawdę dużo ciąż, radzę moim pacjentkom, żeby wykreślały z kontaktów, nie odbierały telefonów od osób, które przekazują im negatywne informacje. Zwróć uwagę, jeżeli jest na spotkaniu towarzyskim dziewczyna w ciąży, to ona słyszy o najgorszych możliwych historiach, o zgonach, o powikłaniach porodowych. Rzadko kiedy zdarza się, słuchaj, zobaczysz, będzie super, świetnie wyglądasz, urodzisz zdrowe dziecko, kapitalnie ci służy macierzyństwo. Ile razy kobieta w ciąży słyszy na spotkaniu towarzyskim tego typu tekst? No ja nie słyszałam na pewno.
Te negatywne emocje, które generują wysoki poziom stresu i obaw o ciążę, no powinny być minimalizowane. To po prostu należy wykreślać z kontaktów ludzi, którzy niosą nam negatywny przekaz i negatywne emocje wywołują u nas. No właśnie, bo nie wiem, czy będziesz w stanie mi powiedzieć, ale ciekawa jestem, jaki jest taki procent faktycznie kobiet, no tutaj skupmy się na kobietach, no, bo to oczywiście może być też problem obu stron, które rzeczywiście po prostu są bezpłodne i nie mogą mieć dziecka. Nie? To nie jest pewnie aż tak duży odsetek, jak osób, które po prostu mają obniżoną. Tak, no wiesz, to jest tak, że techniki wspomaganego rozrodu, czyli in vitro, dawstwo ocytów, powodują, że nawet dziewczyny, które mają zespół Turnera, mogą mieć dzieci. Zespół Turnera, który wiąże się z całkowitym brakiem miesiączki. Ja mam pacjentkę, która ma rozpoznany zespół Turnera, urodziła dwójkę dzieci dzięki dawstwu oocyta. Więc to jest rzecz, którą możemy obejść. Nie wiem, czy słyszałaś, ale również są przypadki już donoszonych ciąż, może nie donoszonych, bo to były ciąże rozwiązywane znacznie wcześniej, u pacjentek, którym przeszczepiono macicę. Wow. Czyli naprawdę można już bardzo dużo. Można przeszczepić macicę i ta kobieta może urodzić dziecko. Jest to wprawdzie, jak na do tej pory, to są no, nieliczne przypadki opisane w literaturze światowej, bo to są ciąże bardzo wysokiego ryzyka. Ale jest są. To możliwe. Technologia postęp medycyny to umożliwia. Tak, to jest prawda, co mówisz, że z tym PCOS ja się bardzo często spotykam, ale też się sama spotkałam z takim nawet założeniem, z racji tego, że ja nie choruję na PCOS, ale mam stwierdzoną endometriozę drugiego stopnia, takim założeniem osób, które gdzieś do mnie się ze mną komunikowały, że ja na pewno miałam problem z zajściem w ciążę, taka od razu jest narracja. I jak w takim razie ja zaszłam w ciążę, mając endometriozę, gdzie akurat u mnie samo zajście w ciążę tak naprawdę nastąpiło od razu w pierwszym momencie. Po podjęciu starań. Więc ani endometrioza, ani PCOS to nie jest coś, co determinuje. Płodność? Nie. To jest kwestia szans na zajście w ciążę. Oczywiście, jeżeli zrobimy laparoskopię i bo pacjentka ma dolegliwości bólowe, czy ma stwierdzoną endometriozę głęboko naciekającą, mamy pobrane badania histopatologiczne, możemy udokumentować tę endometriozę i mówimy, dobra, to jest endometrioza czwarty stopień. Szansa na zajście w ciążę no, jest bardzo mała, no, jak na zagranie w totolotka. Oczywiście jak ktoś gra w totolotka, to może kiedyś wygrać. Natomiast wtedy proponujemy jednak wejście w program rozrodu wspomaganego, wtedy proponujemy in vitro. No ale to zawsze... To jest obejście. To jest... Mamy rozwiązania. Tak, mnie strasznie irytują osoby przeciwne technikom in vitro, bo mówią, że to nie jest wyleczenie. Problemem jest brak potomstwa. To jest rozpoznanie. To jest rozpoznanie ICD. I in vitro jest leczeniem. I powinno być. No i na szczęście jest refundowane. Ja akurat uważam, że to jest super, że już żyjemy w takich czasach, w których osoby, które pewnie jeszcze x lat temu nie byłyby, nie Oczywiście. Miałyby szansy Oczywiście. Na posiadanie potomstwa, dzisiaj taką szansę mają i to jest super. Nie, no, postęp medycyny jest naprawdę niesamowity. Dla mnie najbardziej taką spektakularną dziedziną to jest genetyka. To jest coś niesamowitego. To, co się dzieje w diagnostyce genetycznej, w możliwości interwencji lekami takimi jak w przypadku SMA, gdzie mamy w tej chwili lek, który jest już w programie na szczęście i mamy program przesiewowy badań w kierunku SMA. I to jest ta interwencja właśnie pod postacią bardzo celowanego leku, który w dość specyficzny sposób działa, to jest coś niesamowitego, naprawdę. Aż ekscytujące jest myślenie, co to będzie za kilka lat, bo jeżeli to się tak szybko rozwija, to pewnie te możliwości też z każdym rokiem będą coraz tak, no większe. Mamy, no już zaczęliśmy od tarczycy, ale przeszliśmy już do postępu medycyny. W diagnostyce chorób tarczycy, o jeszcze tutaj chciałbym jeszcze powiedzieć parę słów na temat diagnostyki. To może wytniemy i tutaj a propos diagnostyki bym zrobił.
Czasami na wizycie jest podnoszone, panie doktorze, no to chciałbym mieć zrobione USG tarczycy, albo mówię, dobra, robimy USG tarczycy, bo jest problem. Jeśli chodzi o diagnostykę właśnie chorób tarczycy, to takim podstawowym badaniem jest diagnostyka ultrasonograficzna. Dopóki nie było USG, no to doktor przykładał palce i patrzył, prawda, czy ta tarczyca ma, jaką ma konsystencję, czy jest ruchoma przy przełykaniu, czy nie ma pod palcami, nie badają się jakieś zgrubienia, no bo guzek to jest coś, co możemy wybadać palcami, prawda? Więc tak pacjent, samo pewnie jak guzek piersi. Dokładnie, to jest guzek, czyli coś, co badamy palcami, jesteśmy w stanie wybadać palpacyjnie. Natomiast w opisach badań USG, czy w opisach innych badań obrazowych, tomografii czy rezonansu, posługujemy się często pojęciem zmiany ogniskowej, czyli coś, co nie jest badalne przez nas fizykalnie, ale jest widoczne jako zmiana w obrazie, w diagnostyce obrazowej. I to czasami, czy jak mam, czy to jest guzek pół centymetra? Nie, to jest zmiana ogniskowa, bo ja tego nie jestem w stanie wybadać. Natomiast mamy jakąś zmianę w tarczycy, która po opisie USG możemy sobie określić, jakie jest ryzyko złośliwości. Nie każdą zmianę w tarczycy musimy od razu kłuć, czyli wykonać biopsję aspiracyjną. Muszą być spełnione pewne cechy ultrasonograficzne, jak już wchodzimy w taką diagnostykę, typowo ambulatoryjną w gabinecie. Przychodzi pacjent, pacjentka, przykładamy głowicę, znajdujemy zmianę, no i opisujemy ją, jaka ona jest duża, jakie ma wymiary, jaki ma kształt, czy jest bardziej wyższa w pionie niż szeroka, czy jest szersza niż wyższa. Patrzymy sobie, jakie jest unaczynienie, czy jest taki obrąbek wokół tej zmiany, tak zwane halo, czy są zwapnienia, jakie jest unaczynienie tej zmiany. Na tej podstawie dopiero podejmuje się decyzja o tym, czy kłuć taką zmianę, robić diagnostykę histopatologiczną, czy też nie. W diagnostyce również, przy czym to nie dotyczy kobiet w ciąży, możemy również oceniać aktywność tego guzka metaboliczną, czyli podajemy znakowany radiofarmaceutyk i patrzymy sobie, czy ta zmiana wychwytuje bardziej, czy mniej, czy to jest guzek gorący, czyli kumuluje w sobie całość tego materiału diagnostycznego, który podaliśmy, czy to jest guzek zimny, czyli on w ogóle nie wychwytuje nic. Mamy białą plamę w obrazie scentygraficznym. No i mamy również badania medycyny nuklearnej, badania tomograficzne, które pozwalają nam czasami ocenić, jak duże jest wolę, bo czasami no, to już teraz jest rzadkość, ale zdarzają się sytuacje, kiedy przychodzi pacjent do badania i nie jesteśmy w stanie zmierzyć tej tarczycy, ona jest tak duża. No i wtedy uciekamy się do badań tomografii, które pozwalają na przykład ocenić nam, czy ta tarczyca nie schodzi gdzieś niżej. Bo przy takim bardzo dużej tarczycy, przy bardzo dużym wolu, ona może uciskać na tchawicę, może uciskać również na naczynia wśród piersi. I to już no wtedy... Niebezpieczne. To jest niebezpieczne, to wymaga leczenia operacyjnego. I jeszcze jeśli chodzi o leczenie, może parę słów, bo mówiliśmy o niedoczynności tarczycy i to leczeniu suplementacyjnym, czyli dostarczamy w tabletce, czy w płynie, bo też jest lewotoreksyna w postaci płynu, dostarczamy to, czego brakuje. No ale jeżeli mamy pacjentkę, pacjenta z nadczynnością tarczycy, no to mamy tutaj takie opcje jak podanie leku w tabletce. Możemy tą tarczycę zniszczyć przy pomocy preparatów znakowanych pierwiastkiem promieniotwórczym, czyli podajemy coś, co się kumuluje, podajemy jod, promieniotwórczy, który kumuluje się w tarczycy i powoduje zniszczenie tkanki. No i oczywiście mamy leczenie operacyjne, kiedy wycinamy, prawda, fragment i mamy materiał do badania histopatologicznego. Jak powiedziałeś jeszcze na koniec o tym PCOS i tych znajomych, których powinniśmy wykreślić z listy, którzy opowiadają nam tylko te takie złe historie, to jeszcze przyszło mi do głowy pytanie, które pominęłam. Poza tym właśnie, co słyszymy w kontekście niepłodności czy obniżonej płodności, czy przychodzą ci do głowy jeszcze jakieś inne mity związane z chorobami tarczycy, które się dobrze mają i są powtarzane? Mit, który niestety funkcjonuje w takich zamkniętych grupach na Facebooku, że można sobie leczyć tarczycę płynem Lugola. Na Boga. O, to tego nie słyszałam.
To są tak rozchwiane nadczynności, które bardzo, bardzo ciężko wyprowadzić. Podawanie płynu Lugola ma bardzo wąskie, określone wskazania. Tak pamiętamy, no, ty już nie pamiętasz, ale pamiętam jeszcze Czernobyl, który akurat w ten weekend przyjechałem z Wrocławia, gdzie studiowałem, przyjechałem do Rzeszowa. I tak się bym dziwiłem się, że w takie wyludnione ulice w ogóle nic się dzieje. Moja mama mnie tak opieprzyła, że ja przyjechałem w ogóle, bo tutaj przecież była awaria. Znaczy ja na ten temat nic nie wiem. Nie słuchałem radia, no, nie mam zielonego pojęcia. To są bardzo wąskie wskazania. Natomiast nie leczy się płynem Lugola chorób tarczycy. Chyba w ogóle takie samodzielne leczenie poza dietą tak, nie jest najlepszym trzeba pomysłem. Trzeba też uważać właśnie też z preparatami na przykład uzyskiwanymi z wodorostów, gdzie jest duże stężenie jodu. To bardzo łatwo można sobie zaszkodzić. Jeszcze taką rzecz właśnie a propos podawania jodu, bo generalnie przyjmuje się, że w momencie, gdy wprowadzono, to był początek lat 90., wprowadzono jodowanie soli w Polsce, to problem wola z niedoczynności tarczycy w Polsce praktycznie rzecz biorąc zmalał. No to tak, może nie praktycznie, naprawdę zmalał. Natomiast jest sytuacja, kiedy ten jod musimy podać i to jest właśnie ciąża. I przyjmuje się, że ciężarna według rekomendacji powinna przyjmować 150-200 mg jodu dodatkowo. I niezależnie od tego, czy ma niedoczynność, czy ma nadczynność tarczycy, praktycznie w każdy suplement diety, który dostępny jest na rynku i który jest rekomendowany w ciąży, on tą dawkę rekomendowaną 150 zawiera. Więc to jest taki jedyny moment, kiedy faktycznie trzeba suplementować ciążę. No tak, to jest generalnie taki moment, czy czas bardzo wyjątkowy, w którym pewnie tak. Jeszcze dużo jest innych takich sytuacji, czy rzeczy, o które normalnie byśmy nie musieli aż tak dbać. Naszym celem wszystkich naszych działań to jest po prostu to, żeby ta dziewczyna urodziła zdrowe dziecko. Dokładnie tak. I jeszcze przy tym też się całkiem dobrze czułam, bo ja mimo tego, że ja swoje ciąże jakoś super nie wspominam, to wierzę w to, że rzeczywiście można się czuć całkiem dobrze, będąc w ciąży. To jeszcze też właśnie a propos suplementacji, tu jest jedna grupa kobiet, które bardzo szczególnie powinny pilnować sobie suplementacji, to są panie po operacjach bariatrycznych, czyli po operacjach zmniejszenia żołądka. Dlatego, że tutaj te bypassy, które są wykonywane, one zmniejszają powierzchnię wchłaniania i te panie wymagają większych dawek witaminy D i żelaza i witamin po prostu z racji zaburzeń wchłaniania. No to na pewno taką jedną rzeczą, jedną rzecz, którą można z tej rozmowy wynieść, to jednak badajmy się, konsultujmy z lekarzami. Tak, badajmy się. No, jest program 40+, te podstawowe badania to TSH można mieć zrobione rejestrując się na indywidualnym koncie pacjenta. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę, to było bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że osoby, które dzisiaj nas słuchały, też się czegoś, znaczy na pewno się czegoś nowego dowiedziały. Także bardzo Ci dziękuję. Dzięki za wywiad.